Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z ciekawostek z gry Shakes and Fidget, dlatego że dzisiaj znajdujemy się na stronie lootboy.de, która współpracuje właśnie z Shakesami. Bardzo często na tej stronie można dropnąć jakieś kody na grzybki, jakieś tam właśnie karty takie z Shakesa, także wydaje mi się, że jest fajna okazja, żeby nagrać na ten temat odcinek, dlatego że jest nowy drop kodów na 100 grzybków oraz co ciekawe na 500 grzybków, które można zgarnąć całkowicie za darmo i myślę, że wielu osobom z Was się to przyda. Zanim jednak do tego przejdziemy, pamiętajcie koniecznie o zostawieniu kciuka w górę, żeby dużo osób zobaczyło ten film. Zostawcie jakiś komentarz, kciuka, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo po prostu wielu osobom się to przyda, wiele osób będzie miało fajny start na nowym koncie, na jakimś tam nowym serwerze i tak dalej. Także w tym momencie kciuk w górę musicie kliknąć koniecznie. No i co? I chyba zaczynamy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma nową kolekcję gier o średniowieczu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, są tutaj naprawdę gierki w fajnych cenach. Oprócz tego oczywiście bardzo dużo gier na inne platformy, karty podarunkowe do ładowania i tego typu rzeczy. Eneba wyróżnia się też tym, że jeżeli będziecie mieli jakiś problem ze swoim kluczem, który zakupicie, to działa tam support 24/7 przez live chat, możecie się skontaktować i wyjaśnić wszelkie problemy. No i zachęcam oczywiście do linku w opisie, dlatego że tam znajdziecie sobie aktualną ofertę. Możecie zarejestrować się z mojego reflinku i dostać 1 euro na start. Możecie również użyć kodu Neutral. Zaprezentuję, jak to działa. Wybierzemy sobie tutaj nową gierkę tak naprawdę. Możemy sobie ją kupić za 105 zł 58 groszy. No i jeżeli nas zapytają o kod rabatowy, no to wpisujemy po prostu Neutral i dzięki temu dostaniemy 3% zniżki. Więc myślę, że to jest również fajna okazja, żeby właśnie sobie jakąś gierkę nową zakupić. Jak widzicie, rabat 3 zł 16 groszy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą stronę, oczywiście link do stronki będzie w przypiętym komentarzu. Co najważniejsze, możemy dropnąć kody na 100 grzybków oraz na 500 grzybków i tak naprawdę jeżeli chodzi o takie wymagania co do tych kodów, to po pierwsze są one ważne wszystkie do 31 sierpnia 2021 roku, więc mamy ponad 2 miesiące, żeby taki kod użyć i są one idealne na nowy serwer, dlatego że po pierwsze można ich użyć tylko i wyłącznie do 10 poziomu, więc jakby na jakimś tam swoim koncie normalnym, na którym już macie powyżej 10 levela, nie użyjecie właśnie takiego kodu, no i można użyć takiego kodu tylko raz na konto, więc jeżeli macie kod na 100 grzybów i na 500, to będziecie mogli użyć tylko jednego z tych dwóch, także oczywiście wiadomym jest, żeby użyć sobie tego na 500 i mieć super start. No wiadomo, że W50 przez te dwa miesiące no jest bardziej niż pewne, że wystartuje tak naprawdę. Dlatego, że no wiadomo, już nawet powinien być teraz, chyba go nie będzie jeszcze w tym tygodniu, może w następnym, zobaczymy. W każdym razie no prędzej czy później wystartuje i będziecie mieli fajny start właśnie z kodem na 500 grzybów. Okej, link do stronki, tak jak mówiłem, jest w przypiętym komentarzu, wchodzimy sobie na nią, no i jesteśmy właśnie na tej stronie i musimy założyć konto. Zakładamy konto, ja tu już jestem zalogowany, nazywam się nawet odcinek, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że po kliknięciu tutaj właśnie tych trzech paseczków będziecie mogli się zalogować albo zarejestrować, klikacie wiadomo zarejestrować się, podajecie maila i hasło. Ważne, żeby mail był dobry, dlatego że na maila przyjdzie Wam kod, który musicie podać, żeby to konto właśnie było aktywne. Czyli tam nie podawajcie jakiegoś fejkowego maila, nic, tylko takiego, do którego macie po prostu dostęp, żeby odebrać tą wiadomość od nich. No i co? No wiadomo, z tego co wiem, w regulaminie jest tam, żeby nie zakładać multikont i tak dalej, no ale jeżeli by Wam się nie udało na Waszym koncie dropnąć, to możecie założyć konto na maila. W sensie Wasz tata może założyć konto na swojego maila, mama, babcia, dziadek, wiadomo jak to wygląda, więc po prostu no prędzej czy później ten kodzik dla siebie dropniecie, zwłaszcza że kody na 100 grzybów dropią bardzo często, natomiast na 500 troszeczkę rzadziej, tak z tego co wiem na drugim czy trzecim koncie właśnie ludzie sobie dropili, jak tam zakładali, właśnie tak jak mówię, na maila mamy, taty, babci, czy tam wiadomo o co chodzi, nie muszę Wam tłumaczyć. No i okej, lecimy i jak już mamy swoje konto, no to jak widzicie mamy 2000 tych coinów na start, mamy darmową paczuszkę, którą możemy otworzyć bez coinów, mamy daily boosta, którego możemy odebrać, ale on za wiele nam nie daje tak naprawdę, tylko te 150 coinów, no ale lepsze to niż nic. No i co najważniejsze, mamy redeem kody, czyli takie kody bonusowe, których możemy użyć, żeby tych coinów, za które później otwieramy paczkę, zdobyć więcej. No i jest taka stronka, do której też będziecie mieli link w przypiętym komentarzu. Ja ją tutaj mam otwartą na drugim, w drugiej karcie jakby. No i zobaczcie, na tej stronce mamy właśnie aktualne kody, które powinny działać. Po odebraniu tych kodów w tym momencie mamy około 7000 coinów. Wiadomo, niektóre mogą już wygasnąć i tak dalej, więc różnie z tym bywa, no ale i tak większość działa. Tu na dole mamy już wykreślone, czyli te, które nie działają. Tu niektóre mamy na przykład, że tylko dla nowych użytkowników i tak dalej. No ale okej, no po prostu sobie kopiujemy taki kodzik, wracamy
wracamy na tą stronę, wpisujemy tutaj do redeem kodu, no i po prostu jak widzicie sukces działa i dostaliśmy na przykład w przypadku tego kodu 1000 coinów, więc może ja po prostu wszystkie te kody powpisuję i do Was wrócę, jak już będę miał to powiedzmy skończone. Okej, mamy już te wszystkie kody tak naprawdę wykorzystane i w tym momencie mam 6650 coinów. Wiadomo, z każdej z tych paczek mogą również coiny lecieć, więc to nie jest tak, że otworzymy tylko 3 paczki i koniec, raczej otworzymy ich na konto więcej. No i co mogę więcej powiedzieć? Więcej mogę powiedzieć tyle, że oprócz tutaj właśnie tych kodów bonusowych, które są najbardziej opłacalne, możemy jeszcze coiny zdobywać na przykład poprzez oglądanie komiksów. Jak tutaj te komiksy sobie obejrzymy, wiadomo, trochę z tym schodzi i tak dalej, no to możemy za każdy obejrzany komiks ileś tam coinów dostać, ale raczej nie jest to za bardzo opłacalne, raczej najważniejsze są te kody bonusowe. No i okej, lecimy sobie tutaj na stronę główną, otworzymy tą naszą pierwszą darmową paczkę, klikamy Get Now, potwierdzamy, no i zobaczmy, co nam z tej pierwszej darmowej paczki wyleci. O, i zobaczcie, i mamy już kodzik na 100 grzybów, pierwsza paczuszka, tak jak mówiłem, te na 100 grzybów lecą bardzo, bardzo często. Jeszcze Wam pokażę, jak już otworzymy wszystkie i zużyjemy wszystkie coiny, to pokażę Wam, co jeszcze można zrobić, żeby troszeczkę tych coinów wycisnąć, ale to pod koniec. No ale zobaczcie, już mamy kodzik na 100 grzybków. Ten kodzik na 100 grzybków będzie dla Was, oczywiście na koniec odcinka Wam go pokażę, kto pierwszy, ten lepszy go wykorzysta, także zachęcam, żeby obejrzeć do końca po prostu. No i okej, i teraz otwieramy już za coiny. Jak widzicie, każda paczka kosztuje 2000 coinów, zapolujemy sobie na te 500 grzybów, jeżeli się uda to git, jeżeli nie to mam dla Was screena przygotowanego, którego tam ktoś wysłał na mojego Discorda, bo wczoraj właśnie trwała dyskusja na ten temat na Discordzie. Jedna osoba tam bardzo fajny poradnik zrobiła, jak właśnie sobie dostać ten kodzik na te grzybki, więc jakby to jest git, no ale tak jak mówię, na Discordzie jedna osoba wysłała screena, gdzie te 500 grzybów jej poleciało, żebym Wam pokazał. Zresztą mi też poleciało, ja też już mam swoje 500 grzybów tam zapisane w notatniku, no ale nie mam takiego screena fajnego, tego screena Wam pokażę na koniec, no ale nie mówmy hop, bo może tutaj nam się uda, jeszcze zostały tak naprawdę chyba dwie paczki do otworzenia, w sensie więcej niż dwie, ale z obecnych coinów dwie, także może nam jeszcze ten na 500 poleci, kto wie, nie wiadomo, no ale okej, tutaj widzę, że nic, no i mamy jeszcze jedną paczuszkę tutaj, żeby otworzyć za te 2000 coinów, no i niestety też się nie udało, mamy 1150 coinów, więc już w teorii paczek otworzyć nie możemy niestety, ale możemy zrobić coś takiego jak zaznaczanie wszystkich kart, zobaczmy, zrobimy cyk, zaznaczymy sobie wszystkie, odznaczymy oczywiście tą kartę shakesową, bo na tej nam najbardziej zależy, no i klikamy tutaj kosz i zobaczcie, za każdą kartę dostaniemy 100 coinów, czyli łącznie 2300 coinów, możemy je wszystkie zniszczyć, no i mamy na kolejne otwieranie jeszcze z dwie paczuszki, myślę, że dzięki temu będziemy w stanie otworzyć, także no, jeżeli nam zależy, żeby na jednym koncie to wszystko dropnąć, żeby tam nam nie musiał pomagać rodzic ze swoim kontem czy coś, no to wiadomo, o co chodzi. Dobra, ile mamy? 1700, ok, no to możemy jeszcze raz zrobić to samo, bo znowu możemy sobie, poczekajcie, to tutaj trzeba kliknąć, tutaj robimy cyk, no i dobra, i mamy 2300 coinów, czyli lecimy tak, no i dobra, i otwieramy, no i niestety nie ma, no i teraz mamy tylko 800 coinów, czyli jak widzicie, no na tym koncie udało nam się dropnąć tylko i wyłącznie kartę na 100 grzybów, no ale wiadomo, lepsze to niż nic, chociaż do startu jakiegoś tam następnego serwera jest jeszcze dużo czasu, więc na pewno uda Wam się i te Wasze 500 grzybów dropnąć. No i okej, wchodzimy w tą kartę i jakie rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, to co Wam mówiłem, można go użyć tylko do levela 10, więc jest to tak naprawdę tylko, jeżeli zaczynacie na jakimś nowym świecie grać, bądź po prostu, jeżeli startuje serwer, to jest to fajny boost dla każdego. Druga sprawa, tylko jeden kod można użyć na konto, bo wiadomo, że zaraz by się znalazły osoby, które by sobie nadropiły tych kodów na 500 grzybów, powiedzmy 100, i by mieli na start 50 tysięcy grzybów, nie? Więc jakby, no tak to nie działa, po prostu można użyć tylko jednego na konto, nieważne czy jest to na 100 grzybów, czy na 500, więc polecam używać po prostu tego na 500. No i tutaj macie, że jest on do wykorzystania do 31 sierpnia właśnie tego roku, czyli jeszcze ponad 2 miesiące, więc wydaje mi się, że na spokojnie każdy swój kodzik dostanie i na spokojnie każdy swój kodzik wykorzysta na nowym serwerze, jeżeli będzie chciał, albo po prostu na jakimś nowym koncie, jak będzie startował. No i okej, co tutaj musimy zrobić, żeby kod wykorzystać? Ja Wam może już ten kod pokażę, klikamy tutaj, jak widzicie, i on nam się pokazuje. Kto pierwszy, ten lepszy, kto sobie wykorzysta i spełnia oczywiście te warunki, no to zapraszam, możecie sobie go wykorzystać, ja go nie będę używał, teraz przepiszcie czy coś, no ale jak go wykorzystać, no to standardowo, logujemy się na swoje konto albo zakładamy nowe konto w tym wypadku, no i klikamy na handlarza grzybów i klikamy sobie te gratisy tam.
No i po prostu wpisujemy kod, nie? To się chyba nazywa gratisy zakładka po polsku. Tutaj mamy zresztą, że select vouchers. No i po prostu dzięki temu możemy ten kod wpisać i będziemy mieli te 100 grzybków. Także zachęcam Was do wpisania, do korzystania. Kto pierwszy, ten lepszy. Najprawdopodobniej już ten kod będzie użyty, bo pewnie wiele osób przewinęło film do końca, żeby go zobaczyć, no ale wiecie jak to wygląda. Także tyle. Mam nadzieję, że taka ciekawostka Wam się przyda, że dzięki temu będziecie mieli spoko start na nowym serwerze, bądź na nowej postaci, jak dropniecie nawet te 100 grzybów, chociaż polecam to 500 poszukać, bo też dropi i to często dość. No i tutaj jeszcze Wam pokażę na sam koniec, można powiedzieć, takie potwierdzenie, jakby ktoś nie wierzył. Jak widzicie, to jest screen, który już sobie przygotowałem wcześniej. Screen osoby, która tam otwierała właśnie te paczki. No i jak widzicie, mamy jedną paczkę otwartą, jakieś tam karty losowe. No ale na po prawej stronie wydropiony kod na 500 grzybów. Także można, jak najbardziej jest to do zrobienia. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za odcinek, taki krótszy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby jak najwięcej osób zobaczyło i żeby sobie dropnęło swój kodzik. No i standardowo subskrypcja z dzwoneczkiem, komentarz. W przypiętym komentarzu macie wszystkie linki potrzebne do zrobienia tego. Oprócz tego macie linki do Twitcha, do Discorda, więc zapraszam serdecznie. I to chyba wszystko. Także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.